Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Ostatnią, co prawda w dniu dzisiejszym, ale wcale nie najgorszą przez to, grupę, która chce zwiedzić ten szacowny zabytek, jakim jest Fort II A. Zanim przystąpimy do omawiania, co to było, dlaczego i tak dalej, podejdźmy kawałeczek dalej pod tą pałatkę. Tam koledzy z grupy rekonstrukcji historycznej SAP. To będzie okej. Raz, raz. Ty już lepiej słychać? Proszę Państwa, jako się rzekło, jesteśmy na obiekcie wojskowym. Co prawda musztry Wam już nie będę robił, nie będę taki. Ale poczuliście ten przesmak właśnie tą krótką demonstracją, jak to się obsługiwało granatnik. Granatnik, wbrew pozorom, w odróżnieniu do moździerza, był naszą tajną, cudowną bronią w 1939 roku, ze względu na to, że mimo swojej niepozorności, jak Państwo widzieliście, bo skala jest 1:1 zachowana, był to naprawdę bardzo dobry wynalazek i bardzo skuteczny na polu walki. Ale wracamy oczywiście do obiektu fortecznego. Po to tutaj przyszliśmy. Proszę Państwa, impreza ma nazwę 125. urodziny fortu. Dlaczego? Krótki rys historyczny. Proszę Państwa, Poznań... Cisza tam mi! No. Proszę Państwa, Poznań, jako się rzekło, zawsze był położony w takim strategicznym, można powiedzieć, położeniu, gdzie krzyżowały się główne szlaki komunikacyjne zarówno wschód-zachód, jak i północ-południe. W związku z powyższym trzeba było zabezpieczyć te szlaki, żeby nieprzyjaciel nie mógł tego strategicznego położenia wykorzystać do własnych celów. W związku z powyższym Prusacy w momencie, gdy po zaborach już opanowali tutaj Poznań i przyległe ziemię, stwierdzili, że trzeba tutaj zrobić twierdzę. Poza tym, dodatkowo, pamiętajmy, że no nie tyle poznaniacy, między innymi również oczywiście, ale i cała Wielkopolska, no można powiedzieć, że od zarania dziejów tutaj była takim opornym, dosyć niesfornym konglomeratem ludzkim, który brał udział we wszystkich zrywach niepodległościowych, zarówno chociażby insurekcja kościuszkowska, jak i poszczególne później powstania Wiosna Ludów, powstanie listopadowe, styczniowe i tak dalej. Jeżeli się walki nawet bezpośrednio nie toczyły na terenach Wielkopolski, to Wielkopolanie jak najbardziej oczywiście brali w tym udział. W związku z powyższym trzeba było coś z tymi Polakami z punktu widzenia prusackiego zrobić i trzeba było ich trzymać w ryzach. Stąd pomysł, żeby po pierwsze takim straszakiem jakimś trzymać nad nimi władzę. Takim straszakiem miał być Fort Winiary, pierwszy obiekt fortyfikacyjny ustanowiony w momencie, gdy zaczęła powstawać twierdza Poznań. W 1828 roku zaczęły się te prace fortyfikacyjne właśnie od Fortu Winiary. Potem sukcesywnie było to rozwijane, rozbudowywane o wewnętrzny pierścień umocnień. W tej chwili ten pierścień umocnień można, że tak powiem, przejść chociażby idąc w tej chwili obecnym przebiegiem ulic Aleja Niepodległości, Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, teren Politechniki Poznańskiej, do Ronda Śródki, kawałeczek dalej na Zawadach, był jeszcze również Fort Reformatów i dalej oczywiście przez tereny Śluzy Katedralnej do Cytadeli ten wewnętrzny pierścień się zamykał. Oczywiście ten rozbudowa tej twierdzy wewnętrznego pierścienia umocnień trwała do lat 60. A w tym samym czasie rozwój artylerii postępował tak znacznie, że donośność dział wzrosła wielokrotnie, na tyle skutecznie, że ten wewnętrzny pierścień umocnień przestał spełniać funkcje obronne miasta. No i stwierdzono, że trzeba w tym momencie to rozszerzyć o drugi zewnętrzny, jak gdyby, pierścień umocnień oparty na twierdzach portowych, na systemie fortów okalających Poznań w okolicy około 9 do 9,5 km od centrum miasta. Ten pierścień fortów był budowany również w dwóch etapach. To znaczy się pierwotnie, pierwszy etap to było 9 fortów głównych, 3 forty pośrednie. Ten fort, przed którym jesteśmy, Fort II A, powstał już w drugim etapie rozbudowy twierdzy, czyli po utworzeniu tych wszystkich poprzednich fortów. Stwierdzono, że jednak te międzypola są troszeczkę za daleko od siebie,
odsunięte te forty, te międzypola nie są dostatecznie zabezpieczone. W związku z powyższym stwierdzono, że zostanie dobudowanych jeszcze 6 fortów pośrednich. Jednym z tych fortów pośrednich jest właśnie fort 2A, przed którym się znajdujemy. Pierwotna nazwa Zwischenwerk, czyli dzieło pośrednie, fort pośredni, który, pamiętajmy, że nigdy z założenia nie miał być fortem artyleryjskim, tak jak forty główne, chociażby sąsiadujący z nami fort numer 3 na terenie Nowego ZOO się znajdujący, czy chociażby dostępny również do zwiedzania fort 7, gdzie jest Muzeum Martyrologiczne. To były forty główne, forty artyleryjskie. One miały za zadanie obronę miasta przy pomocy artylerii, pokrywanie międzypól ogniem dział. Za chwilę tam podejdę i strzelę kogoś z liścia. I proszę Państwa, te forty pośrednie były fortami piechoty, czyli za zadanie miały tylko i wyłącznie uzupełnienie międzypola. Chociaż pierwotnie, jak Państwo zobaczycie, na tych fortach również miała być wykorzystana artyleria, ale artyleria krótkiego zasięgu tylko i wyłącznie do obrony samego fortu, gdyby został on zaatakowany przez nieprzyjaciela. Później były późniejsze modernizacje koło 1913-14 roku, czyli na początku mniej więcej I wojny światowej. Fort przeszedł modernizację, która polegała m.in. na tym, że wyprowadzono tą artylerię bliskiego zasięgu, przebudowano wjazdy do remis artyleryjskich, przebudowano je na wejście dla piechoty, wprowadzono ewentualnie broń maszynową, która zastąpiła te działa. Zostawiono jedynie z artylerii działa pięciolufowe, dokładnie, rewolwerowe tak zwane, Hotchkissa Grissona, które były montowane w kaponierach rewersowych i miały za zadanie obronę fos przed nieprzyjacielem. Niestety do tych kaponier rewersowych, które znajdują się w fosie, nie dojdziemy ze względu na to, że fosa jest zalana. Oczywiście pamiętajmy, że nie naturalnie, bo znaczy naturalnie potem opadową, ale pierwotnie fosy w poznańskich fortach wszędzie były suche. Jeżeli w tej chwili mamy do czynienia z mokrą fosą, to jest to tylko i wyłącznie efekt przerwania drenów odprowadzających wodę z fortów w sposób naturalny do cieków wodnych przez okoliczne budowy, chociażby okolicznych tutaj osiedli. W związku z powyższym teraz można przejść jedynie górą wzdłuż parku, wzdłuż płotu i zobaczyć, jak to z góry wygląda w narożnikach te kaponiery. Natomiast jedyną kaponierą, którą możecie Państwo z zewnątrz zobaczyć, to jest kaponiera tutaj szyjowa. Jest to też fragment umocnienia fortu od strony wjazdu. I teraz kilka słów o tym, jaka terminologia tutaj będzie używana, żebyście Państwo się orientowali, co jest co. To teraz tak. Ta strona, od której jest miasto i od której jest wejście do fortu, to jest szyja fortu. Dalej, druga strona, od której jest spodziewany atak, to jest czoło fortu. I analogicznie, prawy bark, lewy bark. Czyli inaczej mówiąc, jak Państwo teraz stoicie, po Waszej lewej stronie jest lewy bark fortu, po Państwa prawej stronie jest prawy bark fortu. One były otoczone fosą jednostronnie murowaną. Murowana była przeciwskarpa na części barkowej i czołowej. Na części szyjowej odwrotnie murowana była skarpa, natomiast przeciwstok, jak tutaj widać, jest niewymurowany. Natomiast dookoła całego fortu przebiegała pierwotnie krata forteczna, na części szyjowej w tym forcie niezachowana. Gdybyśmy mieli do czynienia z pierwotnym tutaj wyposażeniem, to tutaj na tych stokach za Państwem widzielibyśmy tą kratę schodzącą, przechodzącą w bramę wjazdową, odcinającą tutaj ten plac broni, na którym się znajdujemy, i dostęp do fortu. Za kratą już był blok obrony wjazdu, blockhouse obrony wjazdu, tam gdzie koledzy z Salamandry demonstrowali wykorzystanie tego granatnika. Tam jest taki ukryty, jeszcze zasypany w połowie, ten blockhouse obrony wjazdu, który miał za zadanie blokowanie nieprzyjaciela, gdyby chciał zaatakować z tamtej strony. Oczywiście to już było ostateczne, ze względu na to, że wszystkie forty, o ile nie były ze sobą połączone żadnymi przejściami podziemnymi, jeżeli ktoś tam twierdzi inaczej kiedykolwiek, to są tak zwane miejskie legendy. Proszę Państwa, nie wierzcie w to, nikt tego nigdy nie robił. Natomiast wszystkie forty były połączone systemem
umocnień polowych na międzypolach fortów. Czyli inaczej mówiąc, mamy do czynienia z układem fort główny, fort pośredni, fort główny, fort pośredni i tak dookoła całego miasta. A oprócz tego, między fortem głównym a pośrednim, z każdej strony są dodatkowe umocnienia polowe. Czyli oparte o schrony międzypolowe dla piechoty, dla artylerii, dla amunicji. Po prostu transzeje ziemne dla piechoty, dla artylerii itd. Proszę Państwa, tyle krótkiego wstępu, jeżeli chodzi o system fortowy, na czym polegał, dlaczego, co i jak. Skupmy się teraz na samym budynku. Proszę Państwa, to co tutaj Państwo widzicie, to jest oczywiście brama główna do fortu. Pierwotnie ona wyglądała w ten sposób, że zamiast tej stalowej tutaj bramy, którą teraz widać, była krata forteczna, ażurowa. Dlaczego? Dlatego, żeby można było przez nią prowadzić ostrzał tutaj tego dziedzińca, gdyby się nieprzyjaciel znalazł. Dalej za nią będziecie Państwo przechodzili przez most zwodzony. Most zwodzony, który o dziwo jest czynny, ale no niestety nie zademonstrujemy go Państwu ze względu na to, że mechanizmy są wiekowe i dosyć mocno zastałe. W związku z powyższym możecie sobie Państwo tylko wyobrazić i przyjąć na wiarę, że działał on w ten sposób, działa w ten sposób, że most podnosi się do tyłu jak gdyby, czyli do wnętrza fortu, zostawiając pod spodem zapadnie. Czy inaczej mówiąc, nieprzyjaciel gdyby chciał tutaj zaatakować, najpierw musiałby sforsować i wyeliminować tutaj kaponierę, blockhouse i ostrzał tutaj tego dziedzińca z korony jeszcze wałów, gdzie będziemy również przechodzili. Dalej musiałby sforsować kratę, dalej musiałby sforsować zapadnie, dalej były do pokonania ten most zwodzony, podniesiony na wejście do fortu. Za nim znajduje się oryginalna brama pancerna, którą Państwo zobaczycie i dopiero za tym jest wszystkim wejście do fortu. Zapraszam do wnętrza.